Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie na kanale Turecka Oliwka. Z tej strony Ania i moja córka. Witamy się z Wami serdecznie. Wybieramy... Dzisiaj w ogóle mam pierwszy dzień wolnego od dłuższego czasu. W sumie to nie licząc świąt, no bo były święta, ale poza świętami pierwszy raz od dłuższego czasu mam wolne. I dzisiaj mam trochę spraw do pozałatwiania. No ale poza tym wybieramy się gdzie, Melisa? Do kina! Tak, idziemy do kina na bajkę. To jest pierwszy raz, kiedy Melisa idzie do kina, w ogóle pierwszy raz jej w życiu wyjście do kina, więc mam nadzieję, że będzie pod wrażeniem i będzie w ogóle fajnie. Film będzie fajny, sama się wkręciłam w zwiastun. Idziemy na film pod tytułem Życzenie, jest to bajka Disneya. Wybieramy się najpierw do kina, a potem parę spraw do pozałatwiania. W międzyczasie chłopaki w Turcji się pewnie pojawią tu na kanale, więc oglądajcie, subskrybujcie, udostępniajcie, lajkujcie i do zobaczenia potem. Widzę. Jak Ci się podoba podróż tramwajem? Wow, jak wysoko! Zawsze coś innego niż samochód, co nie? Tak, jest bardzo wysoko tutaj. Tu jest mróz i lód. Takie niecodzienne widoki. Cukrową w kształcie serca, tak? To jest taka magiczna maszyna, zobaczcie. Dobrze, wiem, że to samo. Czekaj. Zadowolona z waty? Dzień z mamą się podoba? Meliska? Dzień z mamą ci się... Melisa, dzień z mamą ci się podoba? Z naszego babskiego dnia dla Igora jest pizza. Ale jak żeśmy wyszli, to taka sytuacja, że pada śnieg. Melisa jest obrażona, bo śnieg pada. Mówi, że już nie chce zimy. Że chciałaby, żeby już było ciepło, jak w Turcji. Ja z kolei nie mam wycieraczek na okularach i się samo nic nie wyciera. Tak czy siak, nasz babski dzień się udał. Było bardzo fajnie. Bajkę wszystkim polecam. Bajka pod tytułem Życzenie, więc jak się pojawi na Disneyu, albo na Netflixie, albo na innej platformie, warto ją obejrzeć. Dobrego dnia! Dobrego dnia, koleżanka wszystkim życzy. Thank you.
Inshallah. Salam. Salam. Herkes iyiymiş. Bak bak Kamil. Kamil bak. Bak. Küçük küçük. Bak. Kamil, hadi amcanın elinden de sen de ser. Ver elini getir bana. Hayır ben yaptım. Kamera çekiyorum. Annen görsün hadi. Magik. Çekeseymiş yalnız her yere. Bugün gelmiş. Doğrudur. Hadi annem. Kaç
kaçtı değil mi içeri? İçeri gitti. Kaçtı gitti içeri. Bir o yana, bir bu yana. Tam nevaya denk geldi ama. Yarım kilo ama yumurta geliyorum. Sorun kuluçkaya yatırırlar onu. Bir tane yeter kafayı. Bir tane. Vay. Deve kuş yumurtası. Teraz o ten? Chcesz potrzymać? Koniec padnie. Nie up. Trzymaj rękami. Daj bakiem. No ale to odsuń. Tak, odsuń. Ulan. Bu gene ufak. Geçenki yumurtada 1,5 kiloydu. 1 kilo var gibi ya. Ya gene ufak öbür köyüne göre. Evet. Sertir yani şey evet. Değil var. Evet. Telefonumu alıp git bana. Duyuyor musun? Kamil'e bak sen. Leyla sen de yapalım tıraş. Kamil. Ne yapıyorsun? Tıraş mı oluyorsun sen? Hiçbirim yok. Nereye gidiyorsun lan? Nereye? Geldi mi geldi mi geldi mi? Geldi mi gelmedi mi geldi mi gelmedi mi? Bravo. Leyla sen de gel bakalım. Geldim, 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 geldim. Gelmedi, gelmedi. Gelmedi, gelmedi. Gelmedi.
Czas nam mija bardzo intensywnie, ponieważ piątek spędziliśmy intensywnie, sobotę spędzałyśmy intensywnie i jeszcze jedziemy. Gdzie jedziemy? Do ciocie wydać prezent. Bo ciocia ma? Urodziny. Tak, moja siostra ma jutro urodziny. Mamy prezent. Prezent! Zapakowany, więc czekamy teraz na komunikację miejską i jedziemy autobusem do mojej siostry. Igor z nami też jedzie, tylko Igor tam stoi. Igor nie lubi się kamerować, niestety. No, także czekamy na busa. Mamy godzinę... Która jest godzina, Igor? 16.53. Jest 16.53, więc jedziemy, ale nie będziemy długo. Posiedzimy chwilę, damy prezent i wracamy do domu, bo mamy w planach jeszcze... A ciasto? Co, Melisa? No zjesz ciasto, ale co jeszcze mamy w planach wieczorem? Wykąpać się i... I zjemy loda sobie, tak? Mama dzisiaj kupiła loda. Mam nadzieję, że ten lubię i bokiem nie wyjdzie i nie zaszkodzi. Lat, niech żyje, żyje nam. No i po całym dniu efektywnie moja fryzura już nie wygląda. Mam jakieś już odstające strąki. Ale za chwilę Melisa się kąpie, ona się wykąpie, ona pójdzie spać, wtedy ja się wykąpię, zrelaksuję się. I tak nam minął ostatnie dwa dni, a jutrzejszy dzień, czyli niedziela, najprawdopodobniej zrobimy sobie taki dzień piżamy, będziemy siedzieć w chacie, nigdzie się nie ruszamy, odpoczywamy, leżymy na kanapie, oglądamy bajki, bawimy się, kolorowanki i te inne rzeczy, sprawy, poświęcamy sobie wzajemnie czas. No i tak nam minie po prostu weekend, także zaglądajcie, bo być może jeszcze niedługo pojawią się kolejne, na pewno się pojawią kolejne vlogi, ale może coś jeszcze z Turcji uda mi się wrzucić, zanim mąż jeszcze wróci, bo jeszcze tydzień im został, także jeszcze trochę czasu im zostało. Obserwujcie, lajkujcie, udostępniajcie, komentujcie i do zobaczenia już niedługo. Gorszy Rus!